Siemaneczko! Z tej strony... Farka. Dzisiaj zapraszam Was na kolejnego Tajkuna w Roblox i tym razem zrobię największy park rozrywki zdmuchanych zjeżdżalni i zamków. Tutaj macie nazwę gry, a link zostawiam Wam w opisie filmu, a ja teraz zaczynam. Tutaj mnie gdzieś strzałki prowadzą, żeby postawić pierwsze ściany za 4 dolary. U matku jedyna, jak tu zamek nagle wyrósł. Dobra, kupujemy balony. Ile ja tutaj mam? 82 dolarki są balony. Budujemy kolejne ściany. Zrobimy największy dmuchany zamek tutaj w Tycoon w Roblox. Tutaj jeszcze mnie samouczek prowadzi. Co to jest? Bounce House? Bounce House? Jakiś z kulkami? Nie, to jakiś taki trampolina. Tu można będzie skakać na tym? Wow! Patrzcie, jak wysoko skaczę już! Oh my god, ja wypadnę zaraz z tego. Dawajcie, spróbujemy wypaść. O, i na beton. Pięknie. A, czyli to taki zameczek do skakania był. Dobra, światełka. I tu już niestety mi nie stać. Musimy wrócić tutaj po nasze pieniądze, które się respią. Tutaj jakaś nagroda do odbioru. Chwila, moment. A, jak zalajkujemy grę i dołączymy do grupy. To za chwilkę to zrobię, a na razie odbierzmy tutaj pieniądze. I postawmy kolejne ściany naszego zamku wielkiego. Halo? O, z jakim lagiem to weszło. Kolejne balony, ale te już są za 130 dolarów. Strasznie drogo, a to takie same balony. Za nie płaciłam 14. Halo, halo. Dobra, wiecie co, bo będzie mi na pewno tutaj zaraz pieniędzy brakować. Może ja rzeczywiście polajkuję tą grę i dołączę do grupy. Zaraz wracam. A wy w tym czasie możecie zostawić subskrypcję, kto jeszcze nie ma. Najlepiej z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić żadnego mojego filmu. No i zostawcie tutaj bardzo dużo łapeczek w górę. No dobra, zalajkowałam grę i dołączyłam do grupy. Czy już mogę to odebrać? O! Udało się. 5000 monetek, to idziemy budować dalej. Balony. Kolejny tutaj trampolinowy zameczek. Taki sam on będzie? O nie, ten jest niebieski. Dobra, sprawdźmy ten niebieski. Jak będziemy się z niego odbijać. Chociaż tamten jest lepszy. Taki, jakby nie wiem, palemki z niego wyrastały. No halo, czemu ja nie skaczę na nim? Skaczemy. Jak najwyżej. Musimy rekord pobić. I na beton! Na beton! Nogi połamać. Kolejne balony, światełka. Skała? Ja nie chciałam tej skały. Czemu ja skałę kupiłam? Bez sensu. Dobra, kolejne światełka. A to co? To jakieś krzaczory? Wiecie co? To jest bez sensu. Ja bym tutaj, nie wiem, jakąś budkę z frytkami belgijskimi postawiła. Co? Śmietnik za 50 dolarów? Nie. Ja chcę tutaj jakieś dmuchane zamki. No nie! Kupiłam skałę za 300 ponad dolarów. To była zła inwestycja. O, zjeżdżalnia za 401. Jaka wielka! Ja chcę ją przetestować. Chwila, moment. Ja jako dziecko też często na jakichś festynach uwielbiałam zjeżdżać na takich zjeżdżalniach. Tylko najgorzej, jak padał deszcz, to potem wszystko mokre było. Pupa też była mokra. Ej, wiecie co? Ja się strasznie cieszę, że tutaj działają wszystkie te rzeczy. Bo czasami pamiętacie, jak robiłam, nie wiem, te gumy do rzucia czy lody, to tak nawet nie dało rady, nie wiem, wejść do tej maszyny. Dobra, kupmy ten śmietnik, żeby tutaj, nie wiem, ludzie, których zaproszę, wiecie, segregowali odpady i tak dalej. Lampka. Lampka, taka badziewna lampka za tyle pieniędzy, to w cenie tej zjeżdżalni było! Z czego ta lampa jest zrobiona? Ale masakra, tutaj też znowu jakieś drogie balony. Skały, ja nie kupuję żadnej skały, nie ma opcji. Drzewa też. O, tutaj, czekajcie. Basen z kulkami będzie? Nie, bez kulek. A gdzie są kulki? A może kulki trzeba dokupić? Kulki. A, tutaj są kulki. Ui, ale super! I one się ruszają. O, jedna wystrzeliła mi gdzieś. Dobra, czekajcie. Mój cel na teraz to wyrzucić wszystkie kulki z basenu. O! Czy ja mogę kogoś tutaj zaprosić do gry? O, kolejna wypadła. O nie, one się tutaj odnawiają. Myślałam, że będą latać po całej mapie. No nic, kupmy tutaj te rzeczy. Musimy się, wiecie, wyzerować z pieniędzy. O, kolejne balony. Tak jest, super inwestycja za 600 dolarów. O, teraz różowy zameczek jest. I chyba na nic mnie nie będzie już tutaj stać, wiecie? Zaraz sprawdzimy. No nie. Musimy się wrócić. Co, może kupimy sobie coś tutaj ze sklepu? Co tu mamy? Magnes na to, żeby nie chodzić tutaj w kółko. Dobra, tego na razie nie, ale podwójne chyba monetki sobie kupimy, wiecie? Bo one strasznie szybko schodzą. I co, będą lecieć podwójnie teraz? O tak, mam busta. Mam nadzieję, że to już ze mną zostanie. Aha, 54 na sekundę teraz. No dobra, no nie jest najgorzej. Na razie tego magnesiku nie kupujemy. Mamy 4646 dolarów. To co, kupujemy kolejną drogę. Ławka za 200 dolarów. Taka zwykła parkowa ławka, nie? Dobra, drzewo. Dobra, posadźmy drzewa. Tu palma jest!
spalony za $1000, tak jest. No i co? Nie jesteśmy już na nic. Tutaj na jakąś bazę? Co to za baza? To jest takie do ślizgania? Czy to na razie jeszcze nie stworzyliśmy tutaj naszej zjeżdżalni? Chyba tak. Bo to jest też basen z kulkami, zobaczcie, ale musimy dokupić kulki jeszcze za $1300, prawie 400. Dobra, zjeżdżalnia. Dobra, i kolejna zjeżdżalnia. Oh my god, to Titanic jest? To wygląda jak Titanic, jakby się topił, zobaczcie, to jest góra lodowa, a to jest ten statek. Dobra, ja chcę się przejechać na Titanicu. No to wchodzimy i tu zjeżdżamy. A tutaj co z tej strony? A, tutaj mamy zjeżdżalnię dla nubków, taka malutka. A tam mamy, wiecie, dla odważnych. Dobra, lampy jakieś. O nie, nie stać mnie już tutaj. Trzeba brać coś. To postawię jeszcze tutaj śmietnik, taktyczny śmietnik. I tu ja coś jeszcze mogę wybudować. Chyba nie. A nie, mogę. Tutaj coś mogę. Catering tent. O! To może tutaj frytki będą? Dobra, ja chcę frytki zbudować. Czy mam straszną ochotę na frytki belgijskie. Ale chyba będę musiała się tylko pocieszyć tymi z zamrażarki. 10 tysięcy ponad dolarów! To już mi się podoba. Idziemy budować moje frytki. A może jeszcze śmietnik przy okazji? A, tych kulek nie kupiłam. Dobra, kupmy kulki jeszcze. Kupmy kulki, dobra. Uzupełnione. I chodźcie szybko, frytki. O, tutaj. Cyk. Nie, to nie są frytki, to są lody? A to? Oj, tu się ciemno robi. Co to za świeczka urodzinowa? Tu mamy kolejny catering table, czyli to... Gdzie moje frytki? O nie, czekajcie, coś tu mamy. Tylko ciemno się zrobiło. Mamy hot dogi, burgery i pizzę. Ale nie mamy tego sprzedającego. To można sobie tak brać? Za darmo? Co ja znowu tu kupiłam? A, światełka. Nie wiedziałam, że tutaj w tej grze będzie tak ciemno. Że będzie się, wiecie, zmieniała. Prezenty! Ale ja to dla mnie, no tak, bo to jest urodzinowy tajkun. I nawet torcik mam. O, mogę szefa kupić. Patrzcie, zatrudnię go. Cześć, co byś chciał, żebym ci dzisiaj ugotował? O, zobaczcie, dzień już jest. Po prostu zwykłą kanapkę, pizzę czy torcik? Pizza, good pizza, great pizza. O, dostałam pizzę, ale super. Mogę ją zjeść? Mogę zjeść nawet pizzę. Ej, ta gra mi się podoba już. Dobra, kupujemy kolejny catering tent. Co tutaj będą? Napoje chyba jakieś. A tutaj jest stand z churrosami. Ja tego nie zauważyłam. Dobra, idę po pieniądze szybko. Powiem wam ciekawostkę, ja się z moim chłopakiem właśnie poznałam przy budce z churrosami, dokładnie na food truckach. I pamiętam, że kupiłam te churrosy, ale nie podzieliłam się z nim, bo były tak dobre. I tak się zaczęła nasza właśnie znajomość od churrosów. Kupujemy ławeczkę. Czy ten szef może mi sprzedać churroska? Z Nutellą najlepiej. Proszę. Nie, on ma tylko do wyboru jakąś nubiarską kanapkę, pizzę i torta. No dobra, może być torcik. Urodzinowy, czekoladowy, słodki torcik. Dalej nie ma moich frytek belgijskich. No chociaż te churroski mnie pozytywnie zaskoczyły tutaj. Dobra, budujemy dalej. Co to jest? Znak! Żeby się nie zgubić w moim wielkim parku tutaj rozrywki. Tropical ice cream jamboree? Jamboree? Co to znaczy? Co to znaczy jamboree? Bo tak to się czyta. Międzynarodowe spotkanie muzyków, turystów, harcerzy i tym podobne. Dziwna nazwa dla budki z lodami, ale niech będzie. Kupujemy kolejną ławeczkę, balony, bo one takie potrzebne i wielką świeczkę. Drzewo, może palemka? Nie, to nie jest palemka. Co to, bijąca wierzba jakaś? Co to jest? To wygląda jakby jakieś białe wodorosty z tego wyrastały. Albo, o, możemy ścianę kolejną od zamku kupić. A, i tutaj mamy, zobaczcie, 24% ukończenia tego tajkuna. O, ja się tutaj rozgadałam. O, 25 już mamy. Ja idę po te pieniądze, bo już mamy 1200 tylko. Jeszcze przyspieszonko by mi się przydało, ale nie będę narzekała, nie będę wydawała bez sensu robuxów. Starczy mi, pobiegnę o własnych siłach na nóżkach. Klauna mogę kupić! Klaun zakochany, klaun, o Boże, to taki klaun. Ja myślałam, że to będzie tak jak szef kuchni tamten, a nie taki tutaj przerażający klaun. Nie no, ten jest przerażający, co nie? No nie no, to by mogli dopracować, bo to wygląda jak, nie wiem, bagno jakieś, a nie krzaczory. A, to droga lampka, droga kolejna, A, dmuchany zamek kolejny. Coraz droższe przedmioty tutaj się robią. Oszustwo. Na początku płaciłam mało. Czemu teraz mam tyle płacić? No już na to mnie nie stać. Szkoda. Ale na to mnie stać, na lampkę. No piękna lampka. Skała, śmietnik, burz, drzewo, ławka. Można by było z tego piosenkę ułożyć. Drop Tower Ride. O co tu chodzi?
Co to takie wysokie jest? To jakaś rakieta! Ja chcę się przelecieć. Gdzie tu się wchodzi? A, ja wiem, co to będzie. Tu się siada i się wystrzeli do góry. Do góry. O, mogę tu wyskoczyć? Dobra, chodźcie na szczyt rakiety, pójdziemy. O, perfekto. Dobra, uwaga, robimy skok teraz na beton. 3, 2, 1, woohoo! O, nie trafiłam w beton. Trafiłam w zieleninę. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie? Czy ja właśnie za lampę zapłaciłam 3000? Przesada. O, czekajcie, coś nowego tu się pojawiło. To jakiś, nie wiem, dom strachów jest? Drabina Adriana! Wybudowałam drabinę. O co tu chodzi? Tu jakieś oczy są. Można tu wejść? Ała, ale mi wystrzeliło. Aha, bo tu jest taki automat, arcade jakby, okej. Okay. Ale ta drabina mnie zaskoczyła tutaj. Wiecie co, nie chce mi się latać co chwilę po te pieniądze, no muszę to kupić, bo mi się nie chce biegać. Z bólem serca, ale kupuję. No, o, uzbierane, super. O, tutaj basen mamy, no zobaczcie porównanie, basen, a ławka. No nie, no kupmy ten basen. Jaki ładny! Wow, można jakieś, nie wiem, tutaj jeszcze te drabinki dobudować, żeby nie było jak w Simsach, że nie będzie drabinek i się potopimy. Czekajcie, chwila, moment. O, co to za rusztowanie? To nie są drabinki. Do czego to będzie? Rozbudujmy tutaj coś. O, tu jakieś piętro. Tu kolejne piętro będzie, no tak, ale zobaczcie, 41% już mamy. Całkiem idzie sprawnie. Tutaj rozbudowane, tam jeszcze nie kliknęłam, no tej ławki mi się tak nie chce, no ale już kliknę, żeby było wszystko rozbudowane. I gdzie teraz? Może chodźmy tutaj na tą strefę dalej. Już tutaj jak jesteśmy, to rozbudujmy. Jakieś neony. A, i automaty! Okej, czyli tutaj taka sala zabaw z automatami będzie. A będzie ten taki hokej? Czy jak to się nazywa? Nie hokej, takie co wiecie się strzela takimi do bramek. Nie pamiętam nazwy. O właśnie to! Jak to się nazywa? Powiem wam, ja nie lubię w to grać, bo często przegrywam, a ja nie lubię przegrywać. Kolejny stół. O, tak. A czemu tu jest napisany ramen? Tu można ramen kupić? Ja chcę ramen. To wygląda na to, że wszystko mamy rozbudowane. Ale powiem wam, myślałam, że tu same dmuchańce będą, a nie jakieś tutaj, wiecie, sale zabaw z tymi maszynami. Kolejna ściana. A, schody się pojawiły. Okej, okay. Ścieżka kolejna. Ciekawe, co tutaj rozbudujemy. Brama. Jakiś taki japoński motyw tutaj mi zalatuje. Ciekawe, co tu wybudujemy. O nie, pieniędzy nie mam. Ja chyba muszę sobie postać, żeby mi się trochę pieniędzy zgenerowało, bo to będę tak po jednej rzeczy rozbudowywała, to bez sensu. 15 minutes later. Dobra, poszłam się napić i wracam. Jest 80 tysięcy dolarów, więc możemy zacząć budowę tutaj kolejnego piętra. Ciekawe, co tutaj powstanie. Dobra, mamy kolejną jakąś ścianę, lampy, o, nie chcę tych lamp. O! Co tutaj się wybudowało? Oh my god, jakaś skakanka, zobaczcie, na takich, nie wiem, balonowych stopniach. Jak ja to mam przeskoczyć, no i wpadłam do basenu, to ja już rozumiem, po co ten basen jest. Ja pamiętam, był kiedyś taki program w telewizji, co właśnie oni musieli też pokonywać takie przeszkody i często wpadali do basenu, ale nie pamiętam też, jak ten program się nazywał. No powiem wam, ogromny ten park rozrywki tutaj jest, samych dmuchańców. Okej, okay. Szybki teleport na górę i budujemy kolejne piętro. Ale patrząc na to, że mam tylko 60% jakby wykonania tego tutaj tajfuna, no to jeszcze tu dużo zostało. Diabelski młyn się zrobił! Ja go nie zauważyłam. Chcę się przejechać, chodźcie do wagonika. Ale jak te wagoniki się ruszają dziwnie, czy można go rozbujać jakoś bardziej? Nie, chyba nie. Ale jaki ładny widoczek teraz mamy, ulala. Dobra, skaczemy. Nie chcę mi się czekać, aż zjedziemy. O nie, lampa za 6200, no! To tak boli! O! Co to jest? Okej, okay, kolejna część. Ja myślałam, że to ja sobie w jednym odcineczku wszystko ponagrywam, a to jeszcze kolejna strefa nam się odblokowała. No to chyba będę musiała wygenerować kolejne pieniądze. A few minutes later. Zrobiłam sobie 10-minutową przerwę na kolację i wracam. Mam prawie 200 tysięcy dolarów, tak więc zaczynamy budowę dalszej części. Drabina Adriana, złota drabina Adriana.
To jakiś zamek jest. Ojeja, dobra, kupmy kolejne piętra. Jakieś zjeżdżalnie. Bo to jest zjeżdżalnia i teraz mamy dwie opcje. Albo lecimy tutaj, żeby przejść jakiś, wiecie, challenge z basenem. Albo lecimy do strefy gier. To może chodźcie do strefy gier, co? Uii! A, to dlatego ten automat tutaj tak wyglądał. Właśnie, bo miał nawiązanie do tego, do tych wszystkich gierek. Dobra, czy ja mogę z powrotem wskoczyć po tej zjeżdżalni? Czy nie? Czy cofnie mnie? O, 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 o! Perfekt, dobra. To wracamy rozbudowywać dalej. Oj, zrzuciłam się w krzaku! Nie! Nie mogę wejść! O nie! Czy ja mogę wyjść z tego krzaka teraz? Halo, halo! O nie! Nie wyjdę już z tego krzaka. Ja wiedziałam, że te krzaki są przeklęte! Mogłam ich nie rozbudowywać! Widzicie, tak narzekałam na te krzaki, na te śmietniki i mnie teraz wciągnęło! Czy jak zrobię reset charakter, to mi przepadnie wszystko? To wiecie co, ja chyba wyjdę z gry i wejdę ponownie. Bo nie skasuje mi raczej zapisu, co nie? Dobra, udało się. Ale czekajcie, dlaczego mój magnes tutaj nie działa? Trzeba go aktywować. O, teraz się aktywował. Wydaje mi się, że w tych strefach mamy już wszystko rozbudowane, bo już strzałka tam nie prowadzi, prowadzi tutaj, gdzie jeszcze nam zostały do wybudowania na przykład skały. Albo lampki. No ciekawe, co tutaj będzie? Czy powtórka z rozrywki to coś innego? Basen mamy znowu. To może jakieś inne tutaj przeszkody będą? Sprawdźmy. O, co tutaj będzie? No naprawdę, to jest jak w tym programie, tylko nie pamiętam nazwy. Że też trzeba było tak skakać, wiecie, raz tu, raz tu. Oj, to się ciężko wybija, żeby nie wpaść do basenu. Ale tutaj to na pewno wpadnę, jak czegoś nie rozbuduję. A, bo to trzeba się wybić, no tak. O! Dobra, przeskoczyłam. Co tym razem? A, widzicie, ścianka jak w Ninja Warriors. O, ale mnie wybiło! I co? I meta? A nie, jeszcze jakieś lasery. Boże, co tu się dzieje? Aj, spadłam do basenu! Najgorzej. Czy na końcu, jeszcze na końcu jakiś przycisk był? Dobra, wiecie co, ja się wdrapię tutaj po drabinie. Już nie będę tego przechodziła. Najwyżej później. Wybudujmy ostatnią przeszkodę tutaj. Chyba, że to już meta jest. Oj, ej, ej, ej! Dobra, jestem. Tak, to meta była po prostu. Ale super to wygląda. Na tym to można by było jakieś challenge zrobić. Ale myślę, że jak ktoś by wpadł z takiej wysokości do basenu, to jakby źle wylądował, to na pewno by bolało. Uuu, labirynt! Za 6000 dolarów! Będziemy labirynt tutaj robić. Gdzie jest kolejny przycisk do labiryntu? A to dlatego taki wielki teren tutaj był potrzebny, żeby labirynt zrobić. Dobra, trzeba to rozbudować, bo... Wszystko po kolei, żeby się nie zgubić. Ale ekstra. A to już jest powielenie. To już była ta zjeżdżalnia. I tak samo basen z kulkami. Ale to tutaj z tą przeszkodą basenową, rewelacja. 99%. No jeszcze coś zostało, czego jeszcze nie wybudowałam. Tam na samym końcu czegoś nie wybudowałam. Ale sprawdźmy ten labirynt jeszcze. Ja chcę zobaczyć, jak on wygląda z góry. Nie, no rewelacja. Ten tycoon to jest najlepszy, w jaki grałam. Sama bym chciała mieć urodziny w takim parku rozrywki. I mieć ten park rozrywki na wyłączność. Ja wiem, czego tutaj brakuje, pomijając frytki. Toalet nie ma. Gdzie tu się załatwić? Do basenu? Jakieś to i to ja chociażby się przydały. Czy to jest ostatnia lampa i będzie 100%? Nie, jeszcze czegoś nie wybudowałam. No kurczę. Ściany! I to jest ostatnia ściana, mamy 100%, ale jeszcze mnie tutaj gdzieś prowadzi. Chyba, że do startu mnie prowadzi, żeby zresetować wszystko. O nie, nie, ja nic nie będę resetowała. Wygląda na to, że to już koniec, bo zapętliła mi się tutaj, wiecie, strzałeczka. Tak więc zapraszam na wycieczkę po moim parku rozrywki. Mam nadzieję, że ten tycoon Wam się podobał. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie dużo łapeczek w górę. Ja Wam życzę udanego dnia i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa, pa!